Po 13 kolejkach zmagań w Tauron Lidze moja Radomka Radom zajmuje 6. lokatę z dorobkiem 19 punktów. Podopieczne Stefano Mikoliego wygrały 7 spotkań i 6 przegrały. Kolejnym rywalem radomianek będzie ekipa PGE Rysic z Rzeszów, czyli obecny wicelider rozgrywek. Drużyna z Podkarpacia zanotowała 11 zwycięstw i tylko 2 porażki. Jedną z nich Rysice poniosły w pierwszej rundzie w pojedynku z Radomką. Początek meczu o godzinie 21 w hali Radomskiego Centrum Sportu w czwartek, 4 stycznia.